Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Z tej strony Dan. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, przygotowania do wyjazdu do Kirgistanu razem z ekipą Motul na wakacje marzeń. Na wakacje marzeń, czyli lecimy do Kirgistanu już, słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. W środę wylatujemy, także zostały jeszcze, można powiedzieć, dwa dni do wylatu, do wylotu do tego egzotycznego kraju. No i przede mną nie lada wyzwanie, dlatego że pierwsza rzecz, z jaką będę musiał się zmierzyć, to będzie spakowanie wszystkich motogratów, wszystkich rzeczy niezbędnych na tą survivalową, jakby nie było, wycieczkę, do jednej torby i do drugiej torby podręcznej, gdzie zamierzam wrzucić wszystkie graty elektroniczne, czyli kamerki, telefony, jakieś ładowarki i inne rzeczy, te rzeczy, które są bardziej cenne, po to, żeby je mieć w pobliżu siebie, blisko siebie, tak żebym miał nad nimi kontrolę. Pewne rzeczy już zakupiłem, już się w nie wyposażyłem, także jeszcze w poniedziałek, przy okazji tego, że będę jechał do Krakowa zrobić test PCR na okoliczność obecności koronawirusa, no to jeszcze podjadę sobie do Decathlonu uzupełnić parę rzeczy takich typowo biwakowych. Natomiast to, tak jak już mówiłem, dzisiaj niedziela, wybrałem się na ostatnią przejażdżkę multistradą przed właśnie tym urlopem, chociaż jak będzie jutro pogoda, to pewnie pojadę nią jeszcze właśnie do Krakowa na ten test i po zakupy, bo nie będę się pchał samochodem po południu do Krakowa, bo to by było samobójstwo, zwłaszcza jeszcze w taką pogodę. Także mam nadzieję, że nie będzie padać, więc spoko. No i co? Kirgistan. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Jestem nim troszeczkę, jestem bardzo podekscytowany tym wyjazdem, ale mam pewne też takie obawy, jak sobie jako grupa poradzimy na tych kirgijskich bezdrożach, jak to będzie z bezpieczeństwem, będziemy spać gdzieś po jurtach, po jakichś pensjonatach, jak to będzie z tymi zmianami temperatur i z tą różnicą wysokości, z którą będzie się nam trzeba zmierzyć. Tak więc te wszystkie ale no pewnie rozwiążemy dopiero na miejscu, jak się już tam znajdziemy. No i myślę, że będzie naprawdę fajna zabawa. Natomiast dzisiaj, korzystając z tej pięknej pogody, słuchajcie, przeglądając rano internet, stwierdziłem, że może warto byłoby dzisiaj się przejechać do Ciężkowic, tam gdzie jest skamieniałe miasto, i odwiedzić nowo otwarty dom zdrojowy, coś takiego, tak? Tam w Ciężkowicach został otwarty i fajnie by było to zobaczyć. Więc lecimy sobie do Ciężkowic, jadę sobie tutaj tymi moimi takimi fajnymi traskami, które znam. Także oczywiście plik GPX później w opisie pod filmem znajdziecie, także jakbyście chcieli się przejechać tymi malowniczymi trasami, naprawdę dużo zakrętów, fajne widoki, asfalty też fajne, także naprawdę warto się tu wybrać. Tego jeszcze nie było. Przygód z tłumikiem ciąg dalszy. Cholera jasna. Odpadł. Auć. O, i się zrysował troszkę. Cholerka. No nic, trzeba to będzie jakoś naprawić. Pierwszy raz w życiu miałem taką akcję, że odpadł mi tłumik w trakcie jazdy. Popatrzcie. Ten slip-on, który tutaj jest zastosowany na dekacie w tym momencie. Ja powiem, dlaczego taka historia, a nie inna, z tym dekatem. Dlaczego nie mam tu katalizatora, tylko dekat? Dekat nie ma zabezpieczenia tam u dołu. No i słuchajcie, widocznie opaska była źle zaciśnięta.
co sprawiło, że wydech mi po prostu wyskoczył w trakcie jazdy. Czyli dobrze, że to się stało na takiej drodze, a nie na jakiejś głównej. Dlatego, że on sobie tam spokojnie w te krzaki sobie tutaj wpadł i de facto nic się mu praktycznie nie stało. Tutaj się troszkę się na krawędziach gdzieś tutaj podrysował, ale generalnie to jest wszystko do zeszlifowania i do wypolerowania, więc jest okej, nie? Ale kurde, ciekawa sprawa. Słuchajcie, bez narzędziówki lepiej się nie ruszać nigdzie. I dobrze nawet, że zweryfikowałem swoją narzędziówkę, bo w tej narzędziówce brakuje mi jednego klucza. Także bardzo ważne rzeczy. Jeśli już wozicie narzędziówkę, to sprawdźcie sobie, czy wszystkie klucze, które tutaj macie w tej narzędziówce, czy one rzeczywiście pasują i czy w razie czego, jakiej draki, czy jakiejś awarii, jesteście w stanie sobie tą narzędziówką rzeczywiście pomóc. Mi brakowała kluczyka do odkręcenia tej śrubki imbusowej, bo albo miałem za mały, albo za duży. Się okazało, że mam dwa za małe, takie same klucze. No ale jest niezbędny sprzęt, czyli kombinerki i nimi sobie poradziłem. Troszeczkę osłonka się tutaj, że tak powiem, podrysowała. Ale spoko, ją i tak miałem już sobie przerabiać troszeczkę i malować, bo taka sponiewierana trochę była, więc jest okej. Dobra, jadę dalej do tych ciężkości. Mam nadzieję, że już nie zgubię tego tłumika. Zaraz jeszcze może jakąś trytytką go tam jeszcze przypnę gdzieś do podnóżki pasażera. Taki jest plan. No i co, lecimy dalej w takim razie. No dobra, miało być zabezpieczenie trytytką tego tłumika, ale niestety, jak się okazuje, wszystkie trytytki wyszły, a przy okazji pakowania się ostatnio na wyjazd do Bieszczady, cała torba uległa troszeczkę przemodelowaniu, no i nie zauważyłem, że trytytki po prostu też z niej wyszły. Słuchajcie, to w ogóle z tym katalizatorem jest ciekawa sprawa, dlatego że ten katalizator, który miałem, po prostu najzwyczajniej w świecie się rozpadł. Urwała się, no po prostu na spawach popękał od wibracji, od tego wszystkiego. Niestety duża fałka generuje takie wibracje, że słuchajcie, no wszystko popękało, więc najprostszym rozwiązaniem było albo kupienie dekata, albo kupienie nowego katalizatora. Stwierdziłem, że stary może się uda pospawać, więc lepiej kupić właśnie dekat i pobawić się troszeczkę tutaj. Więc też nie ukrywam, może trochę mojej winy jest w tym, dlatego że po zdemontowaniu katalizatora, popatrzcie, on jest taki ogromny tutaj, ten katalizator, on wchodzi tutaj, zajmuje aż potąd miejsca, także jest to kawał puchy. Powiem wam szczerze, że po zastosowaniu takiego manewru przy tym krótkim tłumiku, no niestety nie zrobiło takiej roboty, jaką oczekiwałem. Czyli motocykl stał się tak głośny, że po prostu nie dało się nim jeździć. Normalnie po drodze się nie dało nim jeździć, nawet podejrzewam, że gdzieś z wjazdem na jakiś tor, czy gdziekolwiek indziej też byłby problem. Dlatego słuchajcie, no kiepska sprawa, więc samodzielnie z pomocą szwagra zrobiliśmy debekillera. I ten debekiller działa w ten sposób, że jest on włożony właśnie tam do środka. Mam nadzieję, że będzie widać. Spróbujemy złapać tam jakąś ostrość. Jest on tam, świeci się. I powiem wam szczerze, że ten własnej produkcji debekiller zrobił robotę, bo da się tym motocyklem teraz jeździć. Poza tym on sobie zaczął teraz oddychać fajnie i rzeczywiście czuć zmianę, że on się fajnie teraz po prostu, no jest taki lżejszy. Przy przyspieszaniu, przy jeździe jest taki fajniejszy. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że już nie zdłubię tego tłumika drugi raz. Może dojadę w końcu do tych ciężkości. Miałem się tylko na chwilę przejechać gdzieś. No ale jedźmy, zobaczymy ile mamy. Mamy 31 minut, 24 km, także myślę, że za jakieś 25 minut tam będziemy. Teraz to trzeba będzie uważać, żeby sobie buta nie upalić od tej rury wydechowej. No i jak? Powiem wam szczerze, że naprawdę te kombinacje z tłumikami, z wydechami, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat.
i trzeba go rozwijać, w sensie jak już coś zrobicie, rozkminicie sobie tam z tymi wydechami swoimi, no to fajnie jest udać się na strojenie. Ja akurat tego nie musiałem robić, dlatego że mój motocykl był strojony już pod pełen przelot, natomiast poprzedni właściciel zrezygnował z tego pełnego przelotu, dlatego że po prostu ten motocykl był tak głośny, że nie dało się nim jeździć, no. Także wybrał mniejsze zło, czyli kosztem troszeczkę mocy, tego co mu się udało z tego silnika uzyskać, wziął, przebudował katalizator, włożył tam jakieś komory, przespawał. Z tego co wiem, to zepsuł tych puszek chyba ze 3, zanim doszedł do ładu z tym, jak to ma być. No a ja w tym momencie, słuchajcie, po tych wszystkich jego właśnie perypetiach związanych z tą puszką, stwierdziłem, że założę dekata, dlatego że jest to dużo prostsza konstrukcia. Nieba nie jest aż tak duża, nie jest aż tak wielka. Owszem, motocykl jest troszkę głośniejszy, znacznie, ale fajnie, fajnie go słychać teraz. Rzeczywiście tą fałkę teraz, ta fałka teraz wybrzmiewa. Owszem, gdyby ta końcówka wydechu była odrobinę dłuższa, przynajmniej jakby była, no może nie odrobinę, ale dwa razy dłuższa, żeby ten dźwięk miał gdzie wybrzmieć, to byłby on taki bardziej basowy, taki bardziej, bardziej cywilizowany. Natomiast jest taki teraz bardziej taki harczący, taki bardziej jak właśnie w jakiejś tam rajdówce, ale nie jest aż tak głośny. Jak dojedziemy na miejsce, to sprawdzimy jeszcze ten tłumik, czy on się czasem tam nie zsuwa powoli po kawałku. W ogóle cud, słuchajcie, że miałem klucz, którym mogłem dokręcić opaskę. No to jest naprawdę szczęście. Dlatego warto wozić jakąś narzędziówkę ze sobą. To w tych nowych motocyklach, tak jak widzieliście ostatnio na testach Multistrady V4, tam jak podniesiecie siodełko, tam macie pseudo narzędziówkę, którą możecie praktycznie tylko pogmyrać sobie w oponie, spróbować ją naprawić, jeśli macie takie umiejętności. Natomiast no, jakieś kluczy, jakieś innych rzeczy to tam nie wrzucicie, bo tam jest tak mało miejsca, że tam się nic nie zmieści. Więc albo musicie mieć, nie wiem, jakąś nerkę ze sobą, albo gdzieś, nie wiem, jakiś kufer, albo jakiegoś tankbaga. Gdzieś tutaj musicie sobie to przypiąć, tak żeby w razie czego, chociażby tą trytytkę, albo kombinerkę, albo kawałek nożyka, to tapet sobie wyciągnąć i dokonać jakiejś takiej szybkiej właśnie naprawy. Nawet jak się zdarzy na przykład właśnie, że się odkręci gdzieś śrubka, czy coś się takiego wydarzy, bardzo prozaicznego, no to fajnie jest jednak mieć troszeczkę jakichś narzędzi, tak żeby nimi sobie właśnie pomóc. Okej, tą drogę już kojarzę, więc lecimy. Park zdrojowy. Tak to się nazywa. Okej, jesteśmy w centrum Ciężkowic. Mamy jechać dalej prosto. Pomyślał, że Ciężkowice, słuchajcie, taką inwestycją przyciągną takie tłumy osób. Chyba się nikt nie spodziewał, że tu tyle ludzi dzisiaj przyjedzie. No powiem wam szczerze, że w tygodniu, jak tutaj to wszystko się uspokoi trochę, to można podjechać rzeczywiście sobie na spokojnie i pójść zwiedzać. Natomiast dzisiaj jest tutaj taki banżaj, że jest no po prostu jakaś jedna wielka masakra. Jak widać, to się jeszcze wszystko tutaj rozbudowywuje. Jak widzimy, wszyscy zachowują dystans społeczny, 2 metry odstępu. Nikt tego nie kontroluje, nikt. Słuchajcie, nie wierzę, widzę moją pierwszą Yamahę FZR. No naprawdę mega przyjemna trasa. Patrzcie, jaki widoczek. Fajnie. Też fajnie.
naprawdę zapraszam do Małopolski. Tutaj jest tyle terenów do jazdy, że naprawdę w Polsce centralnej, Wielkopolsce, gdzieś tam, nie wiem, na Mazurach, na Pomorzu, nie znajdziecie takich dróg. Naprawdę, tutaj nie ma nudy, cały czas coś się dzieje. Zbliżamy się powolutku do końca naszej dzisiejszej wycieczki, a tym samym do końca też dzisiejszego odcinka. Za chwileczkę się tutaj gdzieś zatrzymam jeszcze, żeby powiedzieć parę słów, tak żeby już nie robić tego onboardu, tylko żeby sobie trochę odetchnąć. Wiecie, jest 26 stopni, kawałkami było 28 po drodze, więc trochę ciepło i szczerze wam powiem, że będzie ciężko naprawdę tym Kirgistanie, jeśli temperatura sięgnie na przykład 34 kresek, 35, tak jak ostatnio tutaj w Polsce były takie upały, no to naprawdę będzie ciężko się jeździło w tych całych ciuchach motocyklowych, gdzie naprawdę raz, że one troszeczkę ważą, a dwa, rzeczywiście jest z nich naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Także tak to wygląda, a może się zatrzymajmy tu na chwilę na kilka słów. Kilka słów właśnie dla was przed tym wyjazdem do Kirgistanu. Na moim kanale, słuchajcie, znajdziecie specjalną playlistę, w której będziecie mogli znaleźć wszystkie materiały dotyczące właśnie tego wyjazdu do Kirgistanu. Także cała playlista, gdzie będą przygotowania, pakowanie, no i później postaram się zrobić coś a la, nie wiem, dziennik podróży, że po każdym dniu będę opowiadał swoje wrażenia na temat tego, co tam w tym Kirgistanie się dzieje, co nas spotkało, jakie ciekawe rzeczy zobaczyliśmy i co jeszcze przed nami. Jakie morały po dzisiejszym wyjeździe? Czyli tak, pierwsza rzecz, narzędziówka w motocyklu. Sprawdźcie sobie, czy te narzędzia, które macie, czy one rzeczywiście w razie jakiejś awarii się sprawdzą. Druga rzecz, jeśli coś grzebiecie przy motocyklu, sprawdźcie dwa razy albo nawet trzy razy, czy to, co zrobiliście, będzie się trzymać, czy będzie bezpieczne, czy nie zrobimy komuś krzywdy. No mi się dzisiaj udało, że fartownie ten tłumik odpadł gdzieś tam w lesie, że nie było gdzieś tam nigdzie przechodniów, nie było jakiegoś zmożonego ruchu samochodowego, więc słuchajcie, na to trzeba zwracać uwagę, bo to jest bezpieczeństwo raz wasze i innych na drodze. Także ja, słuchajcie, lecę się pakować, powoli kompletować sprzęt, kompletować wszystkie rzeczy i słyszymy się już na następnym odcinku, który będzie, można powiedzieć, rozpoczynał tą playlistę o Kirgistanie. Także trzymajcie się, na razie, ja lecę do domu i słyszymy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o lajku i o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli oczywiście się wam podoba. Trzymajcie się, na razie, hej!